Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Witamy po raz 27 w eterze. Pogoń FM w drodze do Europy. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Rożkowski. No i znowu muszę zadać to pytanie. No i co my po takim meczu możemy powiedzieć? Mówiłem to po Warcie Poznań, mówiłem po Zagłębiu, mówiłem po Lechu. No i teraz muszę powiedzieć to po Radomiaku. Remis, który i tak trzeba uznać za punkt zdobyty niż dwa punkty stracone. Chociaż wiem, powiesz, że pod koniec straciliśmy bramkę i tak dalej, ale patrząc na przebieg spotkania, Pogoń zagrała mecz słaby. Pewna piosenka mówi, że nic nie może wiecznie trwać, ale te nasze gole stracone w końcówce niestety wydaje się, że ciągną się w nieskończoność, bo no, to nie jest tylko ten mecz, to nie jest tylko ten mecz z Lechem, ale także musimy pamiętać o tym meczu z Wartą. Boli, na pewno boli. Wczoraj nie byliśmy lepszym zespołem od Radomiaka Radom. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się stało z zespołem, że nie był w stanie utrzymać się przy piłce. Czy to agresywna gra rywali, czy rozgryzienie i nastawienie odpowiednie zespołu Radomiaka na styl gry Pogoni. Czy może tam Murawa? Bramce, albo po zdobytej bramce wydawało się piłkarzom, że już ten mecz wygrali na luzie. Dokładnie, bo no, coś złego dzieje się z Pogonią, kiedy prowadzi w meczu wyjazdowym. Powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy w stanie zdobywać jako pierwsi bramki w różnych momentach tych meczów wyjazdowych. No niestety, no, stało się tak, jak się stało. Dopisujemy tylko jeden punkt i tak naprawdę straciliśmy już 6 punktów, bo te 3 mecze należy rozpatrywać jako takie, które powinniśmy wygrać. Nie należy patrzeć na to, że wczoraj byliśmy słabszym zespołem od Radomiaka, bo jeżeli utrzymujesz to prowadzenie do 90 minuty, Dante Stipica znów pomaga ci tak bardzo mocno, że wyciąga nieprawdopodobne piłki gdzieś spod poprzeczki, no to musisz to dowieść, żeby ten chłop czuł, że on wykonał swoją robotę prawidłowo i pomógł drużynie, bo na pewno gdzieś Dante może mieć duży niedosyt, bo przecież tak dużo dał zespołowi w tych kilku sytuacjach i no szkoda, że tak to się skończyło. Zabrakło ikry, zabrakło takiego powera w grze piłkarzy Pogoni, zabrakło tego piłkarskiego zęba. Widzieliśmy, jak na tyłkach jeździli zawodnicy Radomiaka, no u nas tego zabrakło. I na to zwrócił uwagę trener Kostaruniajcz na pomeczowej konferencji prasowej, gdzie wprost powiedział, że gra Pogoni nie przystoi do poziomu ekstraklasy. Gra Pogoni w tym meczu, o którym rozmawiamy, tak? Czyli poniedziałkowej potyczce z Radomiakiem. Na pewno trener nie był zadowolony. Sam o tym mówi, że nie podobała mu się mowa ciała. Trener często używa tego sformułowania swoich piłkarzy i zapowiedział rozmowy z drużyną. Zobaczymy, ile te rozmowy wniosą, czy Pogoń wyciągnie z tego jakieś wnioski i coś się w Pogoni zmieni, bo no, to już naprawdę jest jakiś fatum. Nie tylko jest to spowodowane przypadkiem, że straciliśmy gola w Poznaniu w 84 minucie, w Grodzisku w 84 minucie, później w Poznaniu w doliczonym czasie gry, wczoraj w minucie 90. Tutaj drużyna no, musi zrobić coś, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Jeżeli mamy być drużyną grającą o Mistrzostwa Polski, a myślę, że przy takim składzie personalnym, jakim w tej chwili Pogoń dysponuje, należy tego wymagać, że Pogoń będzie w tym czubie, no to takich punktów tracić nie można, bo to są mecze z zespołami, z którymi można wygrać i jeżeli masz takiego rywala na widelcu, no to musisz dowieść te 3 punkty do końca. Na takich meczach robi się wynik, prawda? Dokładnie. Bartkowski, Dąbrowski, Grosicki, Kowalczyk, Kozłowski, Malec, Zachowicz, Łęgowski, Bursztyn. No chyba nie ma drugiej drużyny na chwilę obecną, która ma tak mocną ławkę. No może Lech Poznań, może Lech Poznań. Może Lech Poznań, nawet Legia nie ma takiej ławki. Zresztą tak. Legia jest w tej chwili drużyną ze strefy spadkowej. 16. Więc nie ma co o Legii rozmawiać. No robiło to na pewno wrażenie. Trener w drugiej części meczu dokonywał zmian. Starał się trochę odwrócić losy tego meczu, zmienić obraz gry, bo Pogoń miała problem z utrzymaniem się przy futbolówce. Dlatego do środka pola wszedł na początek Damian Dąbrowski. Następnie pojawił się Kamil Grosicki, pojawił się Kacper Kozłowski. Tutaj mieliśmy utrzymać piłkę, wymieniać ją, więcej podawać, spowodować, aby to Radomiak biegał po boisku bez piłki. No ale to nam się nie udało. To nam się nie udało i te zmiany nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a myślę, że może być nawet trochę rozmontowały obronę, bo z boiska zszedł
Luis Mata. Jedyny pozytyw, no może nie jedyny, ale taki główny pozytyw to bramka Parzyszka. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio w audycji Pogoń FM, mówiłeś, że Parzyszek na pewno się przełamie, na pewno zacznie zdobywać bramki. No i tego gola zdobył. No w końcu ktoś go trafił w głowę. Tak można mówić o Piotrze Parzyszku, że no jest piłkarzem takim wysokim, umiejącym znaleźć się w polu karnym. Dorzucił idealnie Luis Mata tym piłkę. Ja szczerze mówiąc myślałem, że z tej sytuacji nic dobrego nie wyniknie, bo Mata musiał gonić tą piłkę podaną na lewą stronę. Myślałem, że być może nawet jej nie sięgnie, ale zdołał ją sięgnąć. Tak od niechcenia trochę dośrodkował. No i Parzyszek tam jak wieża pomiędzy dwoma obrońcami drużyny rywali skierował tą piłkę do siatki. A jeśli mówimy o pozytywach, chociaż tam nie możemy ich szukać na siłę, ale trzeba wspomnieć o Rafale Kurzawie, bo wydaje mi się, że to był naprawdę najlepszy mecz jego w tym sezonie. We wcześniejszych meczach trochę mnie irytował. Popełniał bardzo proste błędy, bardzo proste straty. Wczoraj fajne dwa uderzenia z rzutu wolnego. Był taki aktywny, pod grą, starał się rozgrywać na tyle, ile mógł oczywiście na tym placu boiska, bo no nie wyglądało to boisko dobrze. I no, jeżeli mamy szukać pozytywów, to odblokowanie Parzyszka, bo to 7 mecz w Ekstraklasie, w którym w Pogoni zagrał i w końcu udało mu się trafić do siatki. No i właśnie Rafał Kurzawa. Już za chwilę dowiemy się, czy Piotr Parzyszek, czy może Rafał Kurzawa zostali superpiłkarzem meczu z Radomiakiem. Zostańcie więc razem z nami. Superpiłkarz meczu. No to już teraz dowiemy się, jak wygląda czołówka tego plebiscytu na superpiłkarza meczu po meczu z Radomiakiem. Ile osób zagłosowało? Ile kart wpłynęło? Czasu nie było wiele, bo tak naprawdę przed chwilą wyłączyliśmy możliwość oddawania głosów. Kart zebraliśmy 1922. No i dobra, miejsce piąte. Konstantinos Triantafylopoulos 5-11. Miejsce czwarte? Rafał Kurzawa 5-51. Miejsce trzecie? Benedikt Cech 5-77. No i teraz pytanie, czy Parzyszek, czy Kurzawa, czy może ktoś inny? Zaskoczę cię. Tak? Drugie miejsce, Luis Mata, nota 6-03. Proszę bardzo. No i miejsce pierwsze? I tutaj też cię zaskoczę. Dante Stipica, 6,56. No to jestem zaskoczony. Czuję się zaskoczony, ale na tym to wszystko polega. Tak głosowaliśmy, tak wygląda plebiscyt na superpiłkarza meczu z Radomiakiem. A już za chwilę u nas gość telefoniczny. Dzwonić będziemy do Radomia albo w okolice. Dzwonimy dokładnie do Radomia, do Szymona Janczyka, redaktora portalu Weszło.com, który doskonale odnajduje się w tematyce Radomiaka Radom. Okiem fachowca w radiu Super FM. Zgodnie z zapowiedzią jest z nami Szymon Janczyk, redaktor portalu Weszło.com, który jest też kibicem Radomiaka. Bardzo dużo wie o Radomiaku i zapewne oglądał wczorajsze spotkanie. Dobry wieczór, Szymon. Cześć. Tak, oglądałem akurat tym razem sprzed telewizora, no bo obowiązki też związane z programem Weszło Polscy zmusiły mnie do bycia w Warszawie, natomiast cały mecz śledziłem uważnie, więc jak najbardziej jestem na bieżąco. No i jak wrażenia po tym meczu, tak ciebie jak kibica Radomiaka, no bo o naszych już trochę sobie porozmawialiśmy poza anteną. Remis z mojego punktu widzenia niezasłużony, Radomiak był lepszy. Też mi się tak wydaje. Przede wszystkim prowadził grę przez długi czas i tak do tej bramki w ostatnich minutach łudziłem się, znaczy nie łudziłem się, że coś się jeszcze wydarzy. Mówię tak, no słupek, poprzeczka, ze dwie, trzy takie sytuacje, które powinny się zakończyć bramką, a się nie zakończyły, więc stwierdziłem, że no jak już tam nie wpadło, no to nic się tutaj raczej nie wydarzy. Pomyliłem się i to bardzo, bo Leandro no po raz kolejny, myślę, przesądził o wyniku swoją akcją indywidualną. Dla kibica radomskiego nie jest to pewnie zaskoczeniem, że on w taki sposób decyduje o losach spotkania, bo my po prostu przez te kilkanaście lat się do tego przyzwyczailiśmy. No ale trzeba przyznać, że jednak ta bramka wyjątkowej urody, myślę, że jedna z ładniejszych w całej jego karierze. No właśnie, to jest niesamowite, że taki piłkarz jest z wami, jest w Radomiu od, tu możesz mnie poprawić, chyba się nie pomylę, od trzeciej ligi, prawda? Tak jest, dokładnie. Trzecia liga, tam jeszcze był awans do drugiej, spadek, więc tak się wahał. W każdym razie od czwartego poziomu rozgrywkowego w Polsce aż do Ekstraklasy strzelał bramki, grał w tym zespole i to jest jeden no, z niewielu przypadków w całym kraju, że zawodnik przez tak długi czas potrafi się utrzymać na poziomie, grać i strzelać się bramki. Szymon, czy Leandro ma już status legendy w Radomiu? Tak, tak, to nie ma co do tego wątpliwości. Nawet bez tego gola by tak było. No, najlepszy strzelec w historii całego klubu. Ten tytuł swoje waży, ostatnio też odebrał polskie obywatelstwo, więc jak najbardziej wszyscy go tutaj szanują, no też opaska kapitańska na ramieniu
o czymś świadczy. Wyśrubował już, znaczy śrubuje cały czas ten rekord bramkowy. Liczba spotkań też już tam powoli się zbliża do 300, jeśli dobrze pamiętam, więc no, legenda pełną gębą. Wygrana z Legią, remis z Lechem, z Pogonią. Czy Radomiak twoim zdaniem może być wartą z poprzedniego sezonu? Sporo jest takich porównań i sporo było takich porównań przed sezonem, bo każdy chciał być wartą, każdy Beniamin jak o tym mówił, nawet trener Dariusz Banasik mi w rozmowie przed sezonem mówił, że no chciałby taką wartą właśnie być, ale myślę, że to jest jednak, powiem tak troszkę przewrotnie, to jest, Radomiak jest takim Radomiakiem, bo oni grają po swojemu, oni nie zmienili się po awansie do Ekstraklasy, grają dalej swoją piłkę. Warta jednak troszkę inaczej tę swoją pozycję zbudowała. Radomiak gra bardzo odważnie i też dużo osób mi mówi, że po prostu jego mecze dobrze się ogląda przeważnie, bo one są takie dość emocjonujące, sporo się dzieje. I wiadomo, że i w jedną, i w drugą stronę, bo też Pogoń w pewnym momencie sporo tych kontrataków miała, po prostu ich nie wykorzystała, czy nie wiedziała za bardzo, jak przejść do konkretów. Natomiast no, mieliśmy taki obraz, że ta akcja sunęła tak raz w jedną, raz w drugą stronę i na pewno nie było nudy. Więc jeśli chodzi o wynik, każdy ma nadzieję, że będzie wartą. Ale to, że Radomiak się nie zmienił w Ekstraklasie i gra swoją piłkę, na pewno już kibiców cieszy, no bo oni dlatego tę drużynę i tego trenera lubią, że on nie tylko jest skuteczny, ale też jest efektowny w tym, co robi. Szymon, pierwszą część naszej rozmowy poświęcamy głównie Radomiakowi. Za chwilę będziemy pewnie cię pytać o to, jak widzisz Pogoń Szczecin, ale ja chciałem jeszcze zapytać, czy twoim zdaniem, bo ja tak obserwuję Radomiaka, obserwuję wszystkie kluby Ekstraklasy w zasadzie, czy klub organizacyjnie jest w stanie w najbliższym czasie nadgonić poziom sportowy, bo wydaje mi się, że ten poziom sportowy jest dużo lepszy niż organizacja w samym klubie, w samym Radomiu, te zamieszanie z boiskiem, z murawą. Jak ty to widzisz? No właśnie, ja bym tutaj jeszcze dorzucił pytanie o stadion, tak przy okazji, jakbyś opowiedział, na jakim etapie jest ta budowa, bo to trochę przypomina taką telenowelę brazylijską, długą. No tak, zdecydowanie jest i ten poziom organizacyjny, jeśli chodzi o taką samą strukturę klubową, to on się i tak bardzo poprawił względem tego, co było jeszcze nawet i dwa lata temu, bo i sztab szkoleniowy trenera Banasika jest teraz dużo bardziej rozbudowany, doszli tacy trenerzy, też specjaliści, doszli ludzie, którzy zajmują się transferami, może to nie wygląda jeszcze tak profesjonalnie jak w niektórych klubach, że jest dyrektor sportowy i cały dział scoutingu, natomiast no te transfery brazylijskie czy portugalskie skąd się wzięły i nie wzięły się z tego, że ktoś tutaj wcisnął tych zawodników przez agencję, tylko po prostu Radomiak swoimi jakimiś kontaktami zdobył, nawiązał współpracę z pracownikami z tamtych krajów, którzy dobrze znają ten rynek. No i nie ściągają piłkarzy tak z polecenia, z dobrego CV, tylko po prostu starają się ich dopasować do zespołu, żeby oni też do tego Radomiaka pasowali, więc to już jest jeden plus. Na pewno sporo jest do poprawy w kontekście infrastruktury, o czym mówiliście, czyli to, co jest wyłączone poniekąd z klubu, no bo infrastrukturą wiadomo zajmuje się miasto i tutaj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kuleje ta murawa. No wczoraj nie była może w tak tragicznym stanie, jak się spodziewaliśmy, ale też ciężko powiedzieć, żeby była dobra, skoro w telewizji no było po prostu widać, że na stadionie są takie pasy, jakieś troszkę wyrwy w ziemi, które się odznaczają ewidentnie od reszty. Kuleje też troszkę ta infrastruktura treningowa, no bo klub ma tak na dobrą sprawę dwa boiska trawiaste, korzysta raczej z jednego i też jeździ do takiego zespołu z niższych lig. Wynajmuje stamtąd boisko, bo tam jest po prostu w lepszym stanie i tam trenuje raz w tygodniu, kiedy trzeba zagrać jakąś gierkę wewnętrzną, więc to sporo mówi o tym, jak wygląda ta infrastruktura w Radomiu. No i przechodząc do stadionu, nie wiem, kiedy on powstanie i w tym momencie to są jedynie możliwe spekulacje, no bo 7 terminów czy 6 już minęło od dania hali stadionu, bo to jest cały kompleks sportowy i ani jedno, ani drugie nie stoi. Też już drużyny halowe zaczęły kolejny sezon swój w starej hali, chociaż miały zacząć go w nowej, dlatego każde kolejne jakieś próbowanie ustalenia terminu, czy obiecywanie, że następny sezon, czy następną rundę to już klub wróci na ten swój stadion, nie ma większego sensu, bo później jest tylko duże rozczarowanie na końcu. Aktualnie etap prac na stadionie jest taki, że nowy wykonawca poprawia cały czas rzeczy, które poprzedni zepsuł, czy które jego zdaniem muszą zostać zrobione, zanim te prace ruszą tak pełną parą i będzie możliwe ukończenie tego stadionu. No i też Radomiu na pewno spoglądają na Szczecin takim zazdrosnym okiem i na to, w jakim tempie idą prace
na stadionie Pogoni, bo każdy by chciał, żeby i w Radomiu tak to wyglądało. No, w tym momencie, jak widzieliście też wczoraj, pełny stadion kibiców, 4000, trochę ponad 4000 osób, no ale to jest za mało jak na 200-tysięczne miasto i na zainteresowanie meczami Radomiaka. Myślę, że ten stadion, który powstaje teraz, ma mieć początkowo 8,5 tysiąca miejsc i to już jest taki stadion no, bardziej pasujący do wymogów ekstraklasy. Szymon Janczyk, weszło.com, jest naszym gościem. Do rozmowy w audycji Pogoń FM w drodze do Europy wrócimy za chwilę, zostańcie z nami. Okiem fachowca w radiu Super FM. Szymon Janczyk, weszło.com, jest naszym gościem dzisiaj w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Rozmawiamy o wczorajszym spotkaniu Radomiaka razem z Pogonią Szczecin. Mieliśmy wynik remisowy 1-1. Już ustaliliśmy, że to Pogoń powinna bardziej się cieszyć z tego jednego punktu, który wiezie do Szczecina. Jak ty oceniasz tą naszą Pogoń we wczorajszym spotkaniu, jak i w całym tym sezonie? Jak na razie miejsce trzecie i kilka pogubionych punktów, czy to w Radomiu, czy dwa razy w Poznaniu, a dokładnie raz w Poznaniu, raz w Grodzisku. Przede wszystkim spodziewałem się, że Pogoń będzie bardziej próbowała się chociaż prowadzić grę w tym wczorajszym spotkaniu, no bo jednak nawet patrząc na nazwiska, wiadomo, że to często jest duże uproszczenie, natomiast no, w przypadku Pogoni, jeśli ma się taką ławkę rezerwowych i też taką drugą linię, no to wypadałoby przejmować kontrolę w meczach z takimi zespołami jak Radomiak, czyli z Beniaminkami Ligi, który jednak może troszkę bardziej na jakimś entuzjazmie, też wiadomo na swoim pomyśle, ale jednak no, na takiej fali też i trybun te spotkania próbują prowadzić. Myślałem, że właśnie Pogoń będzie bardziej kontrolować mecz i tego mi trochę brakowało z ich strony, że po tym strzeleniu bramki po pierwsze nie poszli za ciosem i nie strzelili drugiego gola, bo to mogłoby zabić to spotkanie, nawet jeśli pamiętamy, że Radomiak odrobił takie straty z Lechią, czy że w tej kolejce po prostu różne takie przypadki się zdarzały. Natomiast no, takie prowadzenie 2-0 na wyjeździe jest bezpieczniejsze, a tutaj Pogoń tak troszkę się cofnęła, nie potrafiła tak wykorzystać tych sytuacji, bo no tylko taka jedna chyba była dogodna okazja Piotra Parzyszka jeszcze, kiedy on strzelał nad poprzeczką i to mógł być gol numer 2 dla Pogoni, a później tak ta Pogoń troszkę, no przepraszam, jeszcze była ta sytuacja sam na sam, ale to już druga połowa. Spodziewałem się na pewno więcej i też spodziewałem się troszkę większego zdecydowania w defensywie, bo no w pierwszych minutach już Kostas popełnił taki dość prosty i mógł być przykry w skutkach ten błąd greckiego obrońcy. No i później też tak brakowało mi zdecydowanej obrony przy niektórych akcjach Radomiaka, bo on dość łatwo dochodził do sytuacji, czy wrzutek w pole karne. Może te wrzutki nie zawsze były skuteczne, ale jednak im więcej razy coś takiego się powtarza, tym większa szansa, że coś z tego wyniknie, więc no tutaj tego mi przede wszystkim zabrakło. Podzielisz moją opinię, że Pogoń była dużo mniej agresywna od Radomiaka i to mogło mieć wpływ na przebieg tego spotkania już po tym golu strzelonym przez Pogoń, że tak naprawdę poza Pawłem Stolarskim, który kilka razy wdał się tam w takie pojedynki siłowe, nazwijmy to, z Machado, takiej agresywności z mojego punktu widzenia mocno brakowało. Tak, to na pewno. No, może była agresywność w takim mniej pozytywnym kontekście, bo Leandro był bardzo często faulowany przez rywali i to też jest jakiś minus, że ten zawodnik, mimo wszystko, mimo że go tak ładnie tutaj, taką ładną laurkę mu wystawiliśmy, no to to jest zawodnik już dość wiekowy też i też, który by większość kariery jednak spędził w niższych ligach, więc obrońcy Pogoni mogliby troszkę lepiej sobie z nim poradzić, a on stwarzał duże zagrożenie właśnie tymi rajdami, po których wywalczał rzuty wolne. Na pewno tej agresywności brakowało tak jak przy tej bramce, bo tam niby był wyblok Damiana Jakubika w tej sytuacji, gdy Leandro oddawał strzał, no ale też myślę, że jakby troszkę wyżej wyszła Pogoń do pressingu, no to po prostu Radomiak by nie miał okazji do oddania takiego strzału w ogóle. A to właśnie w pewnym momencie wyglądało to tak, że oni się troszkę zamknęli też na dośrodkowania w pole karne i tak patrzyli, jak ta piłka fruwa nad głowami i co z tego wyniknie, zamiast troszkę wyjść wyżej, wyskoczyć, zareagować, zanim Radomiak zdąży oddać jakiś strzał, czy po prostu posłać jakieś podanie do przodu. I tutaj na pewno zgadzam się, że to był problem. Przed tym meczem mieliśmy okazję kilka razy wymienić kilka wiadomości między sobą. Wiem, że rozmawiałeś przed meczem z trenerem Radomiaka. On zwracał uwagę, obawiał się jakiegoś piłkarza Pogoni, czy w Radomiaku takiej żadnej obawy przed tą Pogonią nie było? Na pewno były obawy, tylko bardziej przed całością drużyny, bardziej przed całym zespołem. Bo tutaj właśnie trener zwraca uwagę, że no ta Pogoń jest bardzo mocna, zwłaszcza w drugiej linii i będzie ciężko ich powstrzymać. Bał się troszkę też tych indywidualnych umiejętności poszczególnych zawodników. Akurat Kamil Grosicki czy Kacper Kozłowski zaczęli to spotkanie na ławce. Natomiast na pewno to byli piłkarze
którzy mogli powodować takie zaniepokojenie u trenera Banasika, zwłaszcza w konfrontacji gdzieś z defensywnymi może pomocnikami Radomiaka, którzy nie zawsze takie pojedynki dobrze znoszą, bo czy Filipa Nascimento to jest bardziej taki ofensywny zawodnik, a Michał Kaput no, czasami popełniał takie błędy pod naciskiem i tracił po prostu takie futbolówki, co może rywal, zwłaszcza tej klasy, wykorzystać. Na pewno był taki duży respekt, ale też pozytywny, bo to nie jest tak, że jak trener Dariusz Banasik boi się jakiejś drużyny, czy boi się jakiegoś zawodnika, to stara się być takim, murować, czy coś takiego. On raczej próbuje wtedy, żeby ten jego styl i to, co Radomiak preferuje, przezwyciężyło te bojaźń i tak właśnie to wyglądało. Ale na pewno był duży szacunek, tak. Szymon, to powiedz jeszcze na koniec, czy twoim zdaniem po tym, co wydarzyło się w tym roku w europejskich pucharach, poziom naszej klubowej piłki kopanej idzie do góry? No i kto twoim zdaniem będzie walczył o mistrzostwo w tym roku w PKO BP Ekstraklasie? Na pewno idzie do góry i tutaj ja jestem, nie pamiętam, czy to na weszło, czy gdzieś indziej czytałem taki tekst właśnie o tym, że poziom polskiej piłki się podnosi, ale faktycznie tak jest, nawet widzimy po tych transferach do ligi, czy po tym, jacy zawodnicy w naszej lidze grają, czy też po tym, ilu piłkarzy wyjeżdża na zgrupowania reprezentacji narodowych co chwilę. Myślę, że też takie transfery, jakich dokonuje Radomiak, czyli to, że ściągają zawodników gdzieś ogranych na przykład w lidze portugalskiej, którzy sporo za tą w tej zagranicznej piłce widzieli i nie są takim chyba typowym szrotem, przynajmniej nie po CV, no to też swoje wnosi. Więc myślę, że to będzie się rozwijało i w końcu chyba jest jakieś takie światełko w tunelu i impuls dla tej ligi, że coś ciekawego może się wydarzyć, a jeśli ma się wydarzać jeszcze więcej takich ciekawych rzeczy, to myślę, że Pogoń, Legia, Lech czy Raków powinny być takimi topowymi zespołami na stałe i to one raczej będą w tym sezonie bić się o Mistrzostwo Polski. No, nie widzę tutaj jakichś innych kandydatów. Myślę, że w gronie tej czwórki rozstrzygnie się to obsadzenie miejsc, które później gwarantują grę w Europie. Szymon Janczyk, redaktor portalu Weszło.com, był dzisiaj gościem w audycji Pogoń FM. Szymon, bardzo dziękujemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć, aby Radomiak urywał punkty kolejnym rywalom, bo to też może pomóc wtedy Pogoni Szczecin. No oczywiście, a nas zadowoli i was też, więc możemy przy tym zostać. Dzięki no i bardzo. Przy okazji oczywiście zapraszamy na mecz w Szczecinie, Pogoń Szczecin, Radomiak Radom, abyś odwiedził nas w Radiu Super FM. Ugościmy. Dziękuję. Do usłyszenia. Wieści z klubu. A razem z nami w audycji Pogoń FM w drodze do Europy Krzysztof Uflan, rzecznik prasowy klubu, którego złapaliśmy na trasie z Radomia do Szczecina. Zgadza się i muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że to dalej jest ta droga do Europy, która na pewno w tym sezonie będzie kręta, ale jestem przekonany, że na koniec będzie taka, jak właśnie nosi nazwa waszego programu. A wracając do tego, co dzieje się w klubie, dzieje się bardzo dużo. Już w najbliższych dniach kolejne duże wydarzenie. W sobotę o godzinie 15:00 wielki powrót. Mamy nadzieję, że wielki powrót Kamila Grosickiego na Twardowskiego. On co prawda zdążył już rozegrać dwa spotkania w barwach Pogoni po powrocie, natomiast ani razu jeszcze nie grał w meczu domowym. Dlatego też wraca na swój stadion, choć nie do końca na swój, bo stadion w nowym wydaniu na takiego Twardowskiego jeszcze Kamil Grosicki nie miał grać okazji i mamy nadzieję, że w sobotę właśnie to nastąpi. Biletów na to spotkanie zostało już bardzo niedużo, ale dla tych, dla których wejściówek zabraknie, przypominam, że rozpoczęła się sprzedaż również biletów na mecz Młodzieżowej Ligi Mistrzów pomiędzy Pogonią Szczecin a Deportivo La Coruña. To spotkanie odbędzie się 29 września o godzinie 18:00. Bilety kosztują 10 zł. Zachęcamy. Rywal z najwyższej możliwej europejskiej półki, mistrz Hiszpanii, młodzieżowy mistrz Hiszpanii, który w półfinale i finale wyeliminował bezpośrednio odpowiednio FC Barcelony i Real Madryt, a więc naprawdę top europejski i właśnie z tym topem przyjdzie się zmierzyć w młodzieżowej drużynie Pogoni Szczecin, dlatego zachęcamy każdego, kto ma trochę wolnego czasu 29 września, aby przyjść na stadion Pogoni, żeby zapłacić tę dychę i zobaczyć trochę młodzieżowej Ligi Mistrzów, pomóc młodym portowcom w walce, bo nie ukrywamy, że mimo tego, że rywal z najwyższej półki, chcielibyśmy, aby młoda Pogoń powalczyła i spróbowała awansować do kolejnej rundy.
Wracając jeszcze na chwilę do meczu z Krakowią, od kilku dni trwa kampania promocyjna na ulicach Szczecina, także wypatrujcie Pogoni, nasłuchujcie Pogoni w różnych miejscach, w różnych formach. Zapraszamy na mecze Portowców. A dla tych osób, które znajdą się na Twardowskiego w najbliższą sobotę na meczu z Krakowią, część z nich poprosimy w trakcie meczu o wypełnienie takiej specjalnej ankiety, którą przygotowaliśmy. Chcemy poznać opinię na temat właśnie tej kampanii promocyjnej, na temat form, które wybraliśmy po to, aby w najbliższym czasie podobne akcje promocyjne profilować jeszcze lepiej, aby docierać do wszystkich kibiców Pogoni. No chodzi o to przede wszystkim, żeby przez najbliższe miesiące, a później lata, stadion Przytwardowskiego, stadion imienia Floriana Krygiera regularnie wypełniał się do ostatniego wolnego krzesełka. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Kończymy kolejne wydanie, 27 już audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Przed nami mecz z Krakowią. Sobota, godzina 15. Myślę, że na takie spotkanie kibiców zapraszać specjalnie nie trzeba. Nie trzeba, bo bilety tak naprawdę wyprzedają się na pniu. Myślę, że będziemy mogli w końcu powiedzieć, że udało się sprzedać taką liczbę biletów, która jest dostępna dla kibiców na tej oddanej już części stadionu. Ten mecz na pewno wzbudza duże emocje. Mecze z Krakowią dla kibiców w Pogoni są ważne z różnych względów. Niekoniecznie sportowych, mają swój smaczek, mają swoją atmosferę, jedni ją lubią, drudzy nie, ale ja cieszę się z tego, że w końcu będziemy mogli powiedzieć, że ten stadion, ta część oddana stadionu się wyprzedała. Mecz w sobotę o 15:00, Krakowia to zespół niżej notowany, 12 miejsce w tabeli, 8 punktów, ale ta tabela jest tak spłaszczona, że wszystko się jeszcze zdarzyć może. Dla nas najważniejsze jest, aby zdobyć 3 punkty i aby zmazać plamę po meczu z Radomiakiem. Tak, no plama na pewno jest do zmazania. Dużo obrywa się w internecie piłkarzom i trenerowi Kościerun-Jajczowi za ten mecz z Radomiakiem. Mam nadzieję, że to wzbudzi taką sportową złość. No mówimy o tym za każdym razem, kiedy Pogoń wygrywa meczu, w którym mogła te punkty zdobyć. Strzelmy kilka tych bramek, dajmy radość tym kibicom, którzy przyjdą na stadion i wygrajmy, zdobądźmy 3 punkty. Na pewno Krakowia przyjedzie trochę podbudowana, że udało im się odmienić losy meczu z Górnikiem, strzelając 2 bramki. Gdy przegrywali już 0-2, taka pozytywna moc na pewno w nich będzie. Trzeba ich sprowadzić na ziemię, trzeba grać swoje, trzeba pokazać swoją jakość, a tą jakość mamy. I myślę, że zajdą zmiany w wyjściowej 11, co też da Pogoni więcej możliwości do tego, żeby atakować i zdobywać kolejne bramki. Po meczu z Krakowią Portowców czeka kolejny pojedynek, tym razem Pucharu Polski, KKS Kalisz. Tutaj już nie ma co mówić o jakichś plamach, nie plamach. Ten mecz po prostu trzeba wygrać, zapomnieć i awansować do kolejnej rundy. Dokładnie, tym bardziej, że wiemy, jak ważne rozgrywki toczą się w Pucharze Polski, jak ważne są one dla kibiców Pogoni, którzy oczekują sukcesu. To jest najprostsza i najkrótsza droga do tego, żeby coś w końcu podnieść do góry. No i żeby nie był to kufel z piwem z okazji zapijania smutków. No i to jest jedyna tak naprawdę okazja na to, aby bardzo szybko awansować do tej Europy, o której tak często tutaj w tym programie mówimy. Za tydzień audycja Pogoń FM w drodze do Europy, wyjątkowo w środę po 19:00, czyli po meczu z KKS-em Kalisz. Dziękujemy za dziś. Daniel Trzepacz. Dziękuję, dobranoc. I Sebastian Różkowski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19:00 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Różkowski.